Cześć, witajcie, tutaj Iza, kanał Porachowane. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na listopadowe ładowanie kopert. Prawdopodobnie zrobię sobie to w dwóch częściach, ponieważ w pierwszej części rozłożymy sobie pieniążki do kosztów rocznych, czyli funduszy celowych, a następnie do kosztów zmiennych. Pieniążki mam już przygotowane. Są one oczywiście pomniejszone o kwoty, które już wydałam, ponieważ zazwyczaj robię to na początku miesiąca, jednak w listopadzie miałam małe opóźnienie i robię to dopiero 10. Także już sobie tam co trzeba odjęłam, policzyłam, więc możemy się zabierać. Na początek otworzę sobie mój plan budżetu. O, tutaj mamy koszty roczne. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Jeszcze sprawdzę, widać. Dobra, segregator. Tutaj mam całą listę moich kosztów, jaka jest całkowita kwota takiego wydatku rocznego oraz jaką ratę odkładam sobie miesięcznie. A w poszczególnych kopertach mamy pieniążki i statusy takich wydatków rocznych sobie zrobiłam. I na podstawie tego wiem, ile mam pieniędzy w każdej kopercie. Nie muszę ciągle tego przeliczać i tam zaglądać. Także zaczniemy sobie od podatku za mieszkanie. Płacam sobie co miesiąc 20 zł. I na tą chwilę mam już 180. Wkładam status i dwie dyszki i tak robię z każdą kopertą. Na polisę zbieram po 40 zł. Powinno być 200. Jeśli chodzi o drobne, no bo wiadomo, w bankomacie zawsze dostaję setki albo dwusetki, to staram się rozmieniać je później pomiędzy moimi segregatorami. Zazwyczaj się udaje, ale jeśli nie, no to już po prostu wchodzę do kilku sklepów, pytam, czy ktoś mi nie rozmieni. Zawsze się tam ktoś znajdzie, nie ma z tym problemu. Polisa za pierwszy samochód 250. 250. Listopad sobie zaznaczam 250 i mamy już 1250. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób na zbieranie takich kwot nawet na takie duże wydatki, bo tutaj na przykład chcę sobie uzbierać 3000. Nie wiem dokładnie, ile ta polisa, bo wiadomo, to co roku wygląda inaczej, no ale tak mniej więcej, chociaż żeby się nie martwić potem, jak mam w jednym miesiącu dużo wydatków, skąd wezmę na to pieniądze. Przegląd 10 zł. Robię to co miesiąc, na początku każdego miesiąca. Jest to jedna z przyjemniejszych rzeczy. Tu sobie też 30 rzucę, bo nigdy nie mam tych piątek. Naprawdę zajmuje to niewiele czasu, oprócz oczywiście zaplanowania tego, ale naprawdę warto, bo potem po prostu z miesiąca na miesiąc powielam schemat, to nie ma w tym żadnej filozofii. Tutaj 10 zł, mamy 30 razem. Trochę mam tych wydatków rocznych, ale no niestety wolę już się zabezpieczać. Duolingo 40. Jak widzicie, te drobne się tu mimo wolnie zbierają. Potem sobie to po prostu w następnym miesiącu będę
wymieniać ferie 700, ponieważ do końca grudnia musimy już zapłacić, dlatego musieliśmy przyspieszyć z tą wpłatą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7. Dobrze. O, jeszcze sobie podliczę. Tu mamy 1800. A potem od stycznia zaczniemy po prostu od nowa, ale już z inną kwotą, bo to już będziemy mogli sobie rozłożyć na więcej miesięcy. Kolonie letnie. Tutaj po 200 zł, bo to dopiero maj, czerwiec. Mamy już tysiaka. Bardzo mnie to cieszy. Opony. Opony też na wiosnę kupimy. Już będzie zakończone wyzwanie. 300. I mamy 1500. Raz, dwa, trzy. Jak uzbiera się w jakiejś kopercie duża kwota, to nie zostawiam już tego, że tak powiem, w domu, żeby nie leżało, tylko po prostu wpłacam sobie to wszystko na konto, a do koperty sobie wkładam tak zwany taki banknot zastępczy, że wiem, że na koncie mam taką i taką kwotę na taki, taki cel. Po prostu lepiej pamiętam wtedy. Dobra. I Allegro też 10. 110. Została nam szkoła. Wpłacać po 25, to zrobimy sobie 30, bo ostatnio nie miałam tyle drobnych, to nie wrzucałam aż tyle, ale sobie to nadgonię w następnych miesiącach. I ostatni nasz koszt roczny to jest wycieczka szkolna i tu odkładam po 50 zł. Ale dopiero od października, ponieważ dopiero co dzieci były. Okej. I takim sposobem mamy wszystkie koperty z tych kosztów rocznych uzupełnione. Czyli jedna sprawa z głowy. A w następnej części zaproszę Was do rozkładania pieniążków do kopert na koszty zmienne. Do zobaczenia.